Ukraińcy przerwali milczenie i ujawnili wreszcie, co naprawdę tam się dzieje. A fakty są przerażające. Niemcy są coraz bardziej wściekli na to, co dzieje się w ich kraju, a jako przykład podają Polskę. Żywność polskim hitem eksportowym. Padł właśnie kolejny rekord. A na koniec Japonia. Sonda z drewna poleciała w kosmos. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić zasubskrybowanie tego kanału lub zaobserwowanie, jeśli oglądacie nas na fejsie, ponieważ nowe materiały pojawiają się codziennie o 6.30 i 18.00, dlatego jeśli chcecie być stale na bieżąco z tym, co się dzieje, to koniecznie właśnie subskrybujcie i obserwujcie. A tymczasem ja już lecę z pierwszym tematem. Na zastawie. K nam zeszli Білий ангел, білі ангели називають. Нас здала Даніна учительниця. Wraz z początkiem konfliktu rodziny, wielodzietne miast przyfrontowych po stronie ukraińskiej stały się nagle bardzo potrzebne władzom w Kijowie. W grudniu 2022 roku, na długo przed wyzwoleniem, ludzie byli wypędzani z Artiomowska. Grożono im zwykle wysadzeniem piwnicy, w której się ukrywali. O tym w wywiadzie opowiedziała rodzina uchodźców z Artiomowska, która do końca próbowała pozostać w rodzinnym mieście. Rodzina znalazła się w zasięgu wzroku Białych Aniołów, tak zwanych sił bezpieczeństwa o humanitarnym charakterze, którzy mają reputację łowców dzieci. Przedstawiciele tej struktury przeprowadzali przymusowy wywóz nieletnich. Zwykle dzieci bez rodziców były przewożone w nieznane miejsca. Istnieje wiele informacji, że dzieci są wysyłane do Europy. Rodzinie, która została zmuszona do wyjazdu na stronę ukraińską, udało się zgromadzić środki i uciec z Ukrainy do Rosji. Zostaliśmy zmuszeni. Przyszli do nas białe anioły, po Daniela. Nauczycielka nas wydała, że jesteśmy tam. Policja ciągle przychodziła. Pisałam oświadczenia, że biorę odpowiedzialność za moje dzieci. Raz w miesiącu odwiedzali, a kiedy nie mogli odwiedzać, dzwonili, jeśli było połączenie. A potem ci białe anioły przychodzą do nas. Zwykle zamykaliśmy się w piwnicy, bo u nas mieszkało wojsko. Mówili, że nie zamykajcie się, bo nagle coś będzie, a my mamy kilka wyjść. A potem ci białe anioły latają i mówią: czy wyjedziesz? Nie, nie wyjedziemy. Cóż, nie wyjedziesz. Pocisk lub granat trafi w wasz dom i wyciągniesz dzieci z gruzów, jeśli sama przeżyjesz. I tyle. I wywieziono nas przymusowo pod Kijów. Bez wszelkich tam rodziców za ili przeciw, bez różnicy. Czy jest to prawdziwa historia? Z naszej perspektywy ciężko jest to tak naprawdę ocenić. Nie jest to raczej coś, o czym nasze media chciałyby się rozpisywać. Jest to relacja po prostu konkretnych osób, które o tym mówią, dały wywiad w mediach. No i tak to teraz wygląda, więc nie chciałbym oczywiście jakiejś wprost opinii prawnej czy faktycznej tutaj wykazywać w tym temacie. O ile nie jest to szczególnie być może rzetelne, to przypuszczalnie można w pewnym stopniu to zrozumieć, bo wiecie, mowa tutaj o tym, co potencjalnie robią władze na obywatelach Ukrainy. Nie o samych Ukraińców tu chodzi. Problem w tym, że oddźwięk przypuszczalnie byłby i taki, że to Ukraińcy robią źle. Pewnie nie są oni w oczach wielu naszych obywateli szczególnie pozytywnie postrzegani, ale warto zaznaczyć, że chodzi tutaj tylko o domniemane działania władzy, które też powinna zajmować się w teorii skrajnie czymś innym niż możliwe odbieranie dzieci rodzinom. Białe Anioły, będące częścią donieckiej policji, niosą pomoc Ukraińcom od chwili rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Jeden z funkcjonariuszy w TVN24BIS opowiedział o tym, jak wyglądała ich praca. Mimo ciągłego ostrzału i bliskości wroga, regularnie dostarczają cywilom żywność i lekarstwa. W taki też właśnie sposób piszą o nich nasze media. Mówią, że robią dobre rzeczy, że są tam, żeby wspierać, pomagać obywatelom. Być może jest też tak, że faktycznie tak robią i też działają jak opisywane wydarzenia przez tych właśnie ludzi. Ale to przypadek uwzględniający jakąś skrajną grupę przestępczą, która w jakiś sposób wdarła się być może w ich szeregi, tych całych białych aniołów. Nie? A teraz ciężko tam o jakiś konkretny jakąś konkretną analizę, ekspertyzę. Przecież nie dopuszczą tam zagranicznych ekspertów, którzy będą to badać, bo trwa wojna w tym kraju. Problem w tym, że okazuje się, że podobnych doniesień może być więcej. Może nie aż tak skrajnych, ale również dotyczących przestępczych działań.
Ukraińska policja najechała ukraińskie centra telefoniczne. Podszywali się m.in. pod konsultantów w banku. W ramach operacji wykonano około 150 przeszukań. Skonfiskowano 4000 jednostek rozmaitego sprzętu IT i telefonów. Służby szacują, że w skam procederze brało udział około 2,5 tysiąca osób. 500 do 200 na każdy per dana regionalna jednostka. Czyli naprawdę spora skala. Jest to informacja jeszcze ze stycznia tego roku. O ile oczywiście jest w ogóle prawdziwa, bo nie pisały o tym oczywiście wszystkie nasze media. Pisał o tym natomiast Sekurak. Możemy w to wierzyć, bądź też nie, ale na pewno jest to coś, co warto by mieć po prostu na uwadze. Może być więc tak, że ukraińska policja w obliczu wojny pozwala sobie na zbyt wiele. Może być też tak, że chodzi o kilka ewenementów na skalę całego kraju, bądź też tak, że afera jest zwyczajnie nadmuchana. Miejmy nadzieję, że jednak to ostatnie. Lećmy dalej. Economy is struggling. Two consecutive quarters of declining output. Niemiecki rząd prowadzi politykę gospodarczą, która zmierza do deindustrializacji kraju i skłania firmy do przenoszenia produkcji za granicę, poinformowało Deutsche Welle. Przykładem jest producent sprzętu domowego Miele, który jako miejsce dla swoich fabryk wybrał Polskę. Tygodnik Focus informuje o decyzji firmy Miele o przeniesieniu części produkcji do Polski. Markus Miele ma rację. Ten rząd prowadzi kraj do trudnej sytuacji ekonomicznej, komentuje Oliver Stock. Jak poinformowało Deutsche Welle, Miele uważa, że odpowiedzialność za jego decyzję ponosi rząd koalicyjny w Niemczech, który wyrządził poważne trudności Niemcom jako lokalizacji inwestycji. Koalicjo, co ty nam zrobiłaś? Podejmując decyzję o ograniczeniu dla silnika spalinowego, mocno wpłynęłaś na naszych producentów samochodów. A przecież produkowali najlepsze auta na świecie. Byliśmy z nich dumni, a świat chciał je kupować. To już historia, czytamy w tygodniku Focus. Autor, przytoczony przez DW, krytykuje politykę klimatyczną rządu Olafa Scholza, która doprowadziła do wzrostu cen nośników energii, przekraczających możliwości zarówno konsumentów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Zwraca też uwagę na ograniczającą działalność firm biurokrację. Istniejąca od 125 lat firma Miele, będąca symbolem wysokiej jakości, podjęła decyzję o przeniesieniu produkcji sprzętu gospodarstwa domowego do Polski. Komentator tłumaczy, powołując się na właściciela firmy, że powodem są atrakcyjne ceny energii elektrycznej oraz mniejsza biurokracja, a także korzystniejsze przepisy budowlane. Z kolei niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung zastanawia się, co takiego mają Hiszpania, Polska i Malta, czego nie mają Niemcy. It's the far right AfD party. Co takiego ma Polska, czego nie mają Niemcy? Ukraińcy. Nie, też mają, ale mamy więcej. Przypuszczalnie w aspektach gospodarczych i finansowych to raczej niewiele poza tańszą siłą roboczą. Oczywiście nie jest to coś, do czego powinien dążyć każdy rząd, ale dla samych spółek takie zmiany są jak najbardziej wygodne. Dla Niemców maluje się to jednak nieco gorzej. Wiele osób w tym procesie traci pracę. Niemcy mogą stać się mniej atrakcyjne dla inwestycji krajowych i zagranicznych, a może i to wpłynąć na koszt energii, a precyzyjniej na jej wzrost. Chociaż pod wieloma względami sytuacja w kraju już dzisiaj maluje się co najmniej kiepsko. Poza malejącym PKB pojawiają się też kryzysy nawet w mieszkaniówce. Stolica Niemiec boryka się z problemem mieszkaniowym. Znalezienie lokum jest trudniejsze od znalezienia pracy. Mieszkańcy w Berlinie lub chcący tam mieszkać Polacy alarmują, że sytuacja jest naprawdę trudna. Lokali jest mało, a ceny są wysokie. Za to Polska w teorii może na tym skorzystać. Przenoszenie produkcji do naszego kraju może zwiększyć inwestycje w sektorze produkcyjnym, tworząc nowe miejsca pracy i wspierając wzrost gospodarczy. Inwestycje takich firm jak Miele mogą przyczynić się też do transferu technologii i wiedzy, wzmacniając polski sektor produkcyjny i innowacyjność, a atrakcyjność Polski jako miejsca inwestycji może wzrosnąć. Tylko że pojawia się jeden mankament. Co by było, jakby stwierdzili, że się na nas obrażają i z dnia na dzień zamykają te fabryki? Bo kto im też zabroni? I pójdą sobie z nimi gdzieś indziej. Na przykład do innych naszych sąsiadów, którzy też są tani. Następny temat.
Według danych, aż do 2015 roku nasz kraj więcej importował, aniżeli eksportował. Padł rekord w wartości polskiego eksportu żywności. W 2023 roku krajowi przedsiębiorcy sprzedali za granicę towary rolno-spożywcze o rekordowej wartości 51,8 miliarda euro, za kwotę o 8,1% wyższą niż rok wcześniej, poinformował dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. Największą popularnością cieszy się polskie mięso. Jest to kolejny dobry rok w eksporcie polskiej żywności. Na ten rezultat składa się wiele czynników, m.in. to, że polskie produkty są nadal konkurencyjne cenowo i dobre pod względem jakości, ocenił Smolarz. Dodał, że na polski eksport produktów rolno-spożywczych w ubiegłym roku oddziaływało zmniejszenie, w porównaniu z rokiem 2022, negatywnego wpływu takich czynników jak koszty importu zaopatrzeniowego, transportu, energii i paliw. Szef KOWR zwrócił uwagę, że wzrost wartości eksportu rolno-spożywczego w 2023 roku był jednak mniej dynamiczny niż w 2022 roku z powodu notowanych spadków cen na międzynarodowym rynku żywnościowym, co przełożyło się na niższe ceny transakcyjne w handlu zagranicznym. Równocześnie tendencje do aprecjacji złotego wobec euro miały negatywny wpływ na konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej, zaznaczył Smolarz. Najwięcej eksportujemy do Niemiec, do których wysyłamy łącznie aż 27,5% całkowitego krajowego eksportu. No jasne, eksport rośnie, z czego byśmy żyli, kiedy ograniczylibyśmy nasze wymiany handlowe z Rosją do zera, albo do minimum, albo przynajmniej część z nas. Artykuł nawet podkreśla, że najwięcej naszych produktów trafia do Unii, o ile aż głupio jest się przyznać, że bodźcem dla tego wzrostu mogła być wojna, o tyle dobrze, że w końcu jakiś nastąpił. Najwyższa pora, żebyśmy na naszym podwórku zaczęli korzystać z tego, co sami mamy do zaoferowania, nawet w kontekście tej wojny i Ukraińcy, którzy i całej Ukrainy, którą ostatnio mocno i w sumie nie bez powodu można krytykować, bo relacje pomiędzy Polską a Ukrainą są coraz bardziej napięte. Również i w tej relacji czerpiemy pewne korzyści eksportowe. PAI, powołując się na dane z GUS, wskazał, że polski eksport na Ukrainę przekroczył w 2022 wartość 10 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 37%. Czyli chyba nie jest tak źle. Oczywiście ma się to nijak do tego, ile oni eksportują do nas, do Europy, liczone nierzadko w tysiącach procent wzrostu, ale i tak dobrze, że chociaż te kilkadziesiąt procent więcej z tego mamy. Chociaż i tak w całej tej wojnie i w tych wszystkich obostrzeniach, które nakładamy na naszych dotychczasowych partnerów handlowych, to my wychodzimy często stratnie. Albo przynajmniej względnie, bo trochę nam dalej brakuje rzetelnych informacji na temat tego, co ma miejsce na wschodzie. Już niebawem na pewno się przekonamy, kto wyjdzie na tym lepiej, a kto gorzej. Miejmy nadzieję, że lepiej to wyjdziemy przede wszystkim my. Następny temat. Astronauci przebywali poza modułem od 2 godzin. Musieli już wracać. Naukowcy z Japonii opracowali niecodzienną sondę wykonaną z drewna magnolii, które w testach wykazało się największą wytrzymałością. Całe przedsięwzięcie jest wyrazem dbałości o naszą planetę, ponieważ każdy obiekt tego typu ulega spaleniu w atmosferze ziemskiej. Sondę z drewna stworzono na Uniwersytecie w Kioto przy współpracy z firmą Sumitomo Forestry. Celem zespołu było znalezienie materiału biodegradowalnego, który mógłby stanowić alternatywę dla metalu, z którego budowane są satelity. Powód tego eksperymentu wiązał się z troską o środowisko. Jak poinformowano, wszystkie satelity, które ponownie wchodzą w atmosferę ziemską, ulegają spaleniu i tworzą drobne cząstki tlenku glinu, które mogą pozostawać w górnych warstwach atmosfery przez długie lata. Ostrzegał o tym Takao Doi, japoński astronauta i inżynier lotniczy z Uniwersytetu w Kioto, dodając, że może to mieć wpływ na środowisko Ziemi. Po przeprowadzeniu szeregu testów w laboratorium, kierownik projektu przyznał, że zdolność drewna do wytrzymania tych warunków była
niezwykła. Drewniane próbki przeszły jeszcze ostateczną próbę. Zostały wysłane na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie przez niemal rok były poddawane różnorodnym obciążeniom. Drewno sprawdziło się również w kosmosie, ulegając jedynie minimalnym uszkodzeniom. Naukowcy tłumaczą to brakiem tlenu, który mógłby spowodować jego spalenie, oraz brakiem żywych organizmów, które mogłyby spowodować jego rozkład. Przetestowano kilka rodzajów drewna, w tym wiśnię japońską. Jednak to drewno magnolii okazało się najwytrzymalsze w warunkach kosmicznych. Armstrong i Aldrin zabrali ze sobą pierwszą partię próbek księżycowego gruntu. No i poniekąd jest to na pewno fajny eksperyment i również warto pochwalić to, jak staramy się wykorzystywać wszelkie zasoby, które oferuje nam nasza Ziemia. Tak tylko się zastanawiam, jak wiele korzyści przynosi nasza planeta z tego całego ekologicznego podbijania kosmosu. Bo wiecie, w produkowaniu takiej małej sondy wykorzystano przypuszczalnie całkiem sporo innych materiałów, które już trochę bardziej szkodzą naszej planecie. Ale co tam, ważne, że ostatecznie w przestrzeń poleci drewno. O to przecież chodzi w tym ekologizmie.